Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, już 15 po 9. Co by tutaj dzisiaj poruszyć? Proszę Państwa, ja już pokazywałem, to jest ta moja rozprawa doktorska. Ja to rozbudowuję i będzie cała książka na temat religijności polskiego romantyzmu. I wtedy zobaczymy, jak byliśmy przez całe życie, no, ludzie w moim wieku, okłamywani przez szkołę, przez całą kulturę. Polski romantyzm jest chyba najbardziej zakłamaną formacją ideową, bo różni ludzie na tym romantyzmie wszystkie psy wieszają, przypisując mu rzeczy zupełnie niesłusznie, różne brzydkie rzeczy. Na przykład, że polski romantyzm to Polaków tylko wzywa do rewolucji, do spisków, nie do rzetelnej pracy i tak dalej. Proszę Państwa, to nie jest prawda. To jeden z nurtów polskiego romantyzmu. Polaków do takich rzeczy namawia, ale nie romantyzm jako całość, bo w tym polskim romantyzmie mieszczą się takie postaci jak Karol Libelt, jak August Cieszkowski, proszę Państwa, jak Zygmunt Krasiński, a oni do rewolucji nie nawoływali. Wręcz odwrotnie. Czy jeszcze wcześniej Józef Maria Hen-Wroński. Oni wcale nie nawoływali do żadnej rewolucji, do żadnych spisków, do żadnych insurekcji, absolutnie nie. To właśnie oni nawoływali do pracy organicznej. Warszawka sobie potem przywłaszczyła. Ta po powstaniu styczniowym. Ta Warszawa sobie zawłaszczyła etos pracy organicznej, która to praca organiczna została wymyślona przez ludzi związanych z formacją polskiego romantyzmu popowstaniowego, polistopadowego, proszę Państwa, tak. Bo to wszystko powstało po powstaniu listopadowym. Po powstaniu listopadowym na emigrację do Francji udała się bardzo liczna grupa oficerów, z których bardzo duża część była masonami. Oficerowie, proszę Państwa, duża część oficerów należała do lóż wolnomularskich. O tym mało kto wie. Bardzo wielu gimnazjalistów nawet, tych przedlistopadowych, było zarażonych ideami wolnomyślnymi, bardzo dalekimi od katolicyzmu tego oficjalnego. Katolicyzm traktowano jako demonstrację, manifestację patriotyczną w zaborze pruskim. Oficjalnie mieliśmy protestantyzm jako religię państwową. No to demonstrowało się swoją polskość poprzez katolicyzm. To samo w zaborze rosyjskim. Tak. Polecam pamiętniki Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego, który był arcybiskupem warszawskim, później był zesłany. Chyba 20 lat na tym zesłaniu był w sumie. Święty Zygmunt Szczęsny-Feliński. Suchej nitki nie pozostawił na polskim episkopacie. Że biskupi się podlizywali rządowi, żeby tylko jakąś lepszą posadkę dostać. Tak, tak, lepsze stanowisko jakieś gdzieś bliżej rządu, bliżej koryta. A księża, których wyrobnikami duchowymi nazywał, tacy prości księża, bardzo często kiepsko wykształceni, ciężko pracowali nad moralnością ludu i tak dalej. A hierarchowie co innego robili. Podlizywali się rządowi na przykład poprzez, co było zresztą kanonami zakazane, odprawianie w kościołach katolickich nabożeństw za członków panującej rodziny carskiej. To było zakazane przecież przez ówczesne kanony. A oni to robili, bo się podlizywali rządowi. Katolicyzm, proszę Państwa, był przed wybuchem powstania listopadowego w powszechnym lekceważeniu i pogardzie u inteligencji, u większości. Kobiet było dużo, prawda, zdewociałych i tak dalej. Natomiast mężczyźni byli w ogromnej większości nastawieni bardzo antyklerykalnie, bardzo antykatolicko.
Proszę Państwa, Zygmunt Krasiński, on pierwszy raz po długiej, długiej, długiej przerwie do kościoła chyba wszedł w 1830, chyba 8 albo 9 roku w Rzymie dopiero. Tak. Czyli już 10 lat był na zachodzie. Pierwszy raz poszedł do kościoła. Uważano, że taki katolicyzm katechizmowy to jest dobry dla kobiet, dla służby i dla pospólstwa. Tak. Chłopców, pisał Trentowski, uczyć należy nie katechizmu, ale filozofii religii. Religia katechizmowa, taka kościelna, mszalna, dobra jest dla kobiet, dla służby, dla pospólstwa. Tak. Nie wiedzieliście o tym? Nie mówił wam nikt o tym? Polak zawsze taki katolik. Nieprawda, proszę Państwa. Polski chłop, tak. I Andrzej Towiański, założyciel sekty religijnej w Paryżu, stawiał za wzór pobożności polskiego chłopa. I nawet Zygmunt Krasiński, zblazowany arystokrata, młody, widział w Bazylice Świętego Piotra polskiego chłopa, który pieszo przyszedł, przez Alpy pieszo przyszedł do Rzymu. I ten młody, 20-letni arystokrata zazdrości temu chłopu tej jego pobożności. Takiej prostej, naiwnej, często zabobonnej, ale gorliwej, gorącej, szczerej. Zazdrości temu chłopu, bo on, arystokrata, człowiek nieprawdopodobnie wykształcony, nie ma w sobie ani krzty tej wiary, co ten prosty chłop. Bo on ma głowę nabitą filozofią religii. On Pismo Święte zna prawie na pamięć, ale on nim nie żyje. Arystokracja polska znała bardzo dobrze Pismo Święte. Psalmy niejednokrotnie znano na pamięć. Po łacinie oczywiście, tak. Ale bardzo wielu nie żyło. Ilu mieliśmy arystokratów, ilu mieliśmy ludzi z najwyższych warstw społecznych wtedy już w latach 30. wieku XIX porozwodzonych. Tego nie było w dolnych warstwach społecznych. Tylko te najwyższe warstwy społeczne było stać na rozwodzenie się, bo to kosztowało te wszystkie sprawy przed sądami kościelnymi. Kodeks Napoleona zrobił swoje, wprowadzony w księstwie warszawskim. Wprowadzał śluby cywilne, rozwody i tak dalej. Tego wcześniej nie było. Kto się na to rzucił? No wyższe warstwy społeczne. To wyższe warstwy społeczne studiowały. No chłop nie studiował. Przeciętny mieszczanin nie studiował. No Karol Libel był takim wyjątkiem. Mieszczanin zrobił doktorat i to u kogo? U samego Hegla. Ale on ciężko tyrał, bo jego nie stać było na szkoły. Ale on był pieruńsko zdolny, więc on sobie zarabiał korepetycjami. Tak, korepetycjami zarabiał na naukę dalszą. Ponieważ był zawsze najlepszy, jako ten najlepszy dostawał stypendia do coraz wyższych szkół, wreszcie na studia zagraniczne. Bo był bardzo dobry. Kiedyś uczyli się i studiowali ludzie najzdolniejsi. Nie to, że dzisiaj wszyscy, a reszta podatników ma utrzymywać nieroba jednego z drugim, który nie ma zdolności, ale on studiuje. W cudzysłowie studiuje. Bo ja słyszałem ludzi, którzy szli studiować rusycystykę, a rosyjskiego nie umieli, oni się dopiero uczyli. Na studiach wyższych lektoratów języków obcych to jakaś paranoja. Przed wojną tego nie było. Przed wojną, jeżeli ktoś nie znał łaciny plus
przynajmniej jednego z języka zachodnioeuropejskiego, to on matury nie zdał. Na studiach na wielu fakultetach, na przykład we Lwowie, na Uniwersytecie Jana Kazimierza, to wykłady na filozofii, to na przykład jeżeli się robiło tam Hegla czy Schellinga, to się robiło to po niemiecku. I na filozofię nikt się nie dostał, kto nie znał niemieckiego, francuskiego i łaciny. To było niemożliwe po prostu. Coś niesamowitego. I proszę Państwa, ale właśnie ci nasi młodzi ludzie, którzy już w 20 latach XIX wieku wyjeżdżali na studia za granicę, głównie zresztą do Niemiec, studiowali właśnie Hegla, Schellinga, Kanta i tak dalej, no najpierw Kanta, proszę Państwa, bardzo często wracali do kraju ateistami. Albo przynajmniej bardzo ostrymi antyklerykałami. A ich religia to była taka wymieszanie panteizmu, no Bóg wie z czym tam jeszcze i tak dalej, ale to nie była ta religia, która pobrzmiewała w kościołach. Kręgi akademickie, studenci byli bardzo mocno antyklerykalnie nastawieni, antykościelnie. Do tego stopnia, że niejaki Grabowski, znienawidzony przez uczniów i studentów, wprowadził, proszę Państwa, obowiązek przedstawiania przy podchodzeniu do egzaminu zaświadczenia o odbytej spowiedzi. Tak, praktyki religijne na uczniach, na studentach wymuszano, proszę Państwa. Więc uczniowie już starszych klas gimnazjalnych i studenci wręcz nienawidzili kościoła i księży i religii. Tak, o tym wiedzieliście? Nie wiedzieliście na pewno, bo wam nikt o tym nie powiedział. 16-17-latkowie przed wybuchem powstania listopadowego, oni byli jak najdalsi od religii. Oni nie chcieli o tym słyszeć. Te towarzystwa wszystkich filomatów, filaretów i tak dalej, wzorowane na lożach wolnomularskich, tam w ogóle nie wolno było nawet poruszać tematyki religijnej na zebraniach wspólnych. Tak. Ja o tym wszystkim piszę w tej mojej książce. Wiedzieliście Państwo o tym? A tu się mówi, że Polska zawsze taka była, te katolicka, te rączki złożone. A guzik prawda. A guzik prawda. To kobiety i wieś. Ale nie wyższe warstwy społeczne. Nie arystokracja, nie zamożne ziemiaństwo. To jeszcze to kresowe tam gdzieś, zamożne ziemiaństwo kresowe. Ale to tutaj, gdzie tam? Ludzie wykształceni, ludzie, którzy pokończyli studia zagraniczne, oni najczęściej, dla nich najczęściej religia to było to, co dla przeciętnego Polaka dzisiaj. Koszyczek ze święconką. Jajeczko, prawda? To były dla nich święta. No choinka to z Niemiec przyszła dopiero później, w tej drugiej połowie XIX wieku. Tak. Ale te wszystkie zwyczaje, jakieś wigilijne, ilość potraw, te sianka, te bujdy o zwierzęta, które ludzkim głosem gadają i tak dalej. To stało się treścią wiary bardzo wielu Polaków. Tak. Tradycyjna polska religijność to 70% to są różne bajdy i gusła. Przeciętny Polak nie zna Pisma Świętego. Dlatego Polacy za moich czasów, ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, chodzili Świadkowie Jehowy po domach. No to Polak ich gonił, bo Polak nie miał najmniejszych szans, żeby podjąć z nimi dyskusję jakąkolwiek. To Polacy ich gonią. A poszli wy kocia wiara, tak. Się mówiło kocia wiara, tak. A poszli wy mi tu kocia wiara i gonili. Kto tam złapał cokolwiek, to tych biednych ludzi ganiał, prawda, gorliwych, nie? Bo nie miał najmniejszych szans, żeby z nimi podjąć jakąkolwiek dyskusję na tematy wiary. Bo on sobie poszedł w niedzielę do kościoła, ksiądz gadał po łacinie, on tego nie rozumiał. On poszedł i tylko patrzył gesty jakieś. No po co wprowadzono te dzwonienia, prawda, i tak dalej, no bo żeby ten człowiek wiedział, kiedy ma przyklęknąć, kiedy ma tu się w piersi bić, bo wszystko było po łacinie, czego znakomita większość nie rozumiała. Niech mi nie chrzanią tutaj obrońcy, prawda, mszy trydenckiej, że tak wystarczy mszę trydencką przywrócić i wszystko będzie dobrze. Proszę Państwa, ta msza trydencka była aż do Soboru Watykańskiego II, a
A ja mówię w tej chwili, jak silny był antykatolicyzm, antyklerykalizm w XIX wieku, proszę Państwa, a jak był silny w okresie międzywojennym. Proszę sobie zobaczyć Warszawę, Lwów, te wielkie miasta, profesorowie uniwersyteccy, lwowscy czy warszawscy, gdzie się gromadzi. Ja w dużej mierze na przykład chodzili do zboru, prawda, metodystów albo do zboru reformowanego czy luterańskiego, bo byli bardzo mocno antyklerykalnie, część z nich była nastawiona, proszę Państwa, albo do masonerii wręcz należeli. O tym wam mówiono, nie mówiono wam o tym. Kit wam się wciska, taka Polska, taka pobożna. Bo lud, tak, wieś i tak dalej. Ale nie te warstwy wyższe, wykształcone. Nie. Tam się dopiero zaczynały takie rzeczy jak odrodzenie, jakieś tam inne takie kręgi katolickie na uniwersytetach, skupione tak ideowo wokół endecji i tak dalej, i tak dalej. Tak. Ale to była mniejszość. To była mniejszość. Myśmy poczytali pamiętniki późniejszych profesorów, czy tu profesora Czaplińskiego, wybitnego historyka, prawda, XVII wieku i tak dalej, czy innych. Myśmy poczytali ich pamiętniki z czasów szkolnych, gimnazjalnych i tak dalej. Tam wśród młodzieży panował antyklerykalizm. Tak. Bardzo często przyczyniali się do tego sami księża. Napuszeni, butni, prawda, i zwłaszcza wyżsi hierarchowie, biskupi, to było bez kija nie podejść kiedyś, prawda, tak. To ja jeszcze mam zdjęcia jeszcze po rodzicach i tak dalej, jak gdzieś biskup przyjeżdżał, to fetę taką urządzali, jakby król przyjeżdżał, powozami wożono i tak dalej, tak. To ja jeszcze pamiętam, ja mam takie zdjęcia. Ale ludzie wykształceni gdzieś tam i tak dalej, których była garstka. W 1939 roku chyba w całej Polsce na 35 milionów, czy 34, czy 35 milionów mieszkańców było 96 tysięcy absolwentów wyższych uczelni. To w dużym mieście akademickim, jak Kraków czy Warszawa, pewnie tylu studentów jest dzisiaj w każdym z tych miast. A wtedy było 96 tysięcy ludzi po wyższych studiach, ale wtedy wyższe studia pełne się kończyło doktoratem przed wojną. I maturę było trudno zrobić, a co dopiero doktorat przed wojną, prawda? Więc to była absolutna elita elit i ci ludzie w znakomitej większości byli antyklerykałami. W znakomitej większości. I kardynał Wyszyński, próbując ocalić wiarę w Polsce, no oparto wszystko o pobożność ludową, bo już ludzie wykształceni, już przed wojną, byli nastawieni mocno antyklerykalnie. I bardzo wielu z nich później, część z nich to byli zwykli kabotyni, którzy potem się szybciutko przylepili po wojnie do komunistów za przydział na ukradzioną willę, na przydział do jakiejś tam do domu pracy twórczej, skierowanie, na przydział na samochód, no Tuwim i inni, prawda? Momentalnie się poprzylepiali. Hrabią Potulickim komuna ukradła majątek obory i w pałacu w oborach zrobiono dom pracy twórczej Związku Literatów Polskich. No i Iwaszkiewicz, który się podlizywał władzy na każdym kroku, gdzieś tam wygłosił płomienne przemówienie, jakie to szczęście, prawda, pod rządami władzy ludowej spotkało literatów, bo dostali taki piękny dom pracy twórczej i podobno Słonimski nie wytrzymał i wypalił na całą salę, podpieprzyliście Potulickim i tyle. Proszę Państwa, tak. Tak. I część tych inteligentów przedwojennych była antyklerykalnie nastawiona i potem za komuny to w pierwszym szeregu gdzieś tam szli w pochodach pierwszomajowych, na trybunach stali i tak dalej, kabotyni. To Bogdan Urbankowski pięknie tych ludzi opisał w swojej książce Czerwona Msza, czyli Uśmiech Stalina. Polecam tę książkę, pokazuje kabotyństwo polskich elit literackich po wojnie i przed wojną już zresztą, bo to się ta kolaboracja się zaczęła w okupowanym przez Sowietów Lwowie w 1939 roku już. Proszę Państwa,
Ja tutaj w tej książce te wszystkie postawy pokazuję. Że to nie jest prawda, że ta tradycyjna polska pobożność to taka katolicka, że ta Polska zawsze taka katolicka była. Nieprawda. Nieprawda. Już nawet Konfederacja Barska była zafałszowywana. Ci słudzy Maryi i tak dalej. Mało kto wie, nie wiem, czy ktoś z Państwa wie, że klątwami konfederatom groził jeden z przywódców tej konfederacji, brat przywódcy faktycznego konfederacji, ksiądz biskup Adam Krasiński, biskup kamieniecki, biskup Kamieńca Podolskiego, groził ekskomuniką konfederatom. Za co? Za to, że prześladowali prawosławnych i Żydów. Tak. Z Rydgrafem na piersi, z Matką Boską, prześladował, prawda, prawosławnych i Żydów. I biskup katolicki musiał im grozić, w uniwersałach grozić ekskomunikom za to. Wiedzieliście Państwo o tym? Z pewnością nie. Z pewnością nie. Bo wam kitu nawciskano, bo wam bajek naopowiadano. I właśnie polska pobożność to jest dużo tych kitów, dużo tych bajek. Nie pomogły trzeźwe głosy. Książka Waldemara Łysiaka, Wyspy Bezludne, jest rozdział cały o Bolesławie Śmiałym. Kto to zna? To jest zupełnie inna wersja wydarzeń związanych z zabójstwem biskupa krakowskiego Stanisława. Zupełnie inna wersja wydarzeń niż ta przedstawiona przez Wincentego Kadłubka. Jeżeli faktycznie tak było, że król zabił biskupa własnoręcznie, bo taka jest jedna z wersji. Druga, że to słudzy królewscy na progu kościoła, że biskupa zarąbali, czy niektórzy nawet twierdzą, że przy ołtarzu. Bardzo podobna rzecz rozegrała się w Canterbury, proszę Państwa, kiedy z poduszczenia Henryka II Plantageneta czterech rycerzy przeprawiło się przez kanał i zarąbało mieczami arcybiskupa Canterbury Tomasza Becketa. Proszę Państwa, Tomasz Becket w ciągu 2 czy 3 lat już był świętym. A tutaj sprawa toczyła się 152 albo 153 lata. Ten proces się toczył o kanonizację Stanisława ze Szczepanowa. Takie wielkie były wątpliwości, że nawet na okoliczność procesu powstała instytucja Advocatus Diaboli. Wymyślano cuda, jakbyśmy poczytali złotą legendę Jakuba de Voragin, prawda, co tam, tego, że tutaj z grobu ktoś musiał wstać i tam świadczyć na korzyść Stanisława, a tutaj, prawda, no niesamowite bajdy wymyślano na okoliczność i tak dalej, i proces się toczył 150 lat z haczykiem, a tam tylko 2 lata wystarczyły, bo tam były absolutne, niepodlegające żadnej dyskusji dowody. Prawda? No i Łysiak przedstawia inną zupełnie wersję. Gal Anonim przedstawia zupełnie inną wersję i dlatego był przez długi czas na indeksie ksiąg zakazanych. Państwo wiecie, że kronika Gala Anonima była na indeksie ksiąg zakazanych? Bo przedstawiała inną wersję wydarzeń związanych z zabójstwem biskupa krakowskiego Stanisława niż oficjalna wersja kościelna, wersja biskupa Kadłubka. Tak, Polacy są, polska religijność jest budowana na całej masie różnych mitów, na całej masie różnych bajd. Proszę Państwa, dlaczego przedwojenny episkopat nie reklamował koronki do miłosierdzia Bożego? No proszę Państwa, ojcze przedwieczny, ofiarowuje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo umiłowanego Syna. Jak ja, śmiertelny człowiek, mogę Bogu, Panu Bogu, duszę i bóstwo Jezusa Chrystusa ofiarować? No ludzie kochani, no ciało, krew rozumiem, no jeszcze pod postacią chleba, wina, to rozumiem w Eucharystii i tak dalej, to rozumiem. Ale duszę i bóstwo Pana Jezusa, ja, człowiek, przed wojną uważano to za herezję. Kardynał Chląd to uważał za herezję. No a potem Jan Paweł II to tak rozreklamował, że dzisiaj ludzie, którzy znają prawie na pamięć dzienniczek Faustyny Kowalskiej, nie znają Ewangelii. Spotkałem takich bardzo wielu. Ale dzienniczek znają. To jest polska pobożność tradycyjna. Jeżeli Polacy się nie obudzą, jeżeli się nie uchwycą Ewangelii, to nawet tacy masoni
jak Bronisław Trętowski w XIX wieku. Wołali, wtedy już wołali na Polaków, żeby się chwycili Ewangelii, żeby chwycili za Ewangelię. Tak. Andrzej Towiański sektę założył w Paryżu. Słyszeliśmy w liceach, gdzieś tam słyszeliśmy w szkole o sekcie Andrzeja Towiańskiego, gdzieś tam księża to gromili z ambon, jakie to odszczepieńcze, jakie takie, takie. Przeczytajmy pamiętniki świętego Zygmunta Szczesnego Felińskiego. Co on pisze o Andrzeju Towiańskim? Że Towiański był człowiekiem nieuczonym, nie znał teologii. Stąd też w jego pismach jest wiele błędów teologicznych. Ale pisał arcybiskup warszawski były to pisał, że gdyby Polacy przejęli się nauką Towiańskiego, to Polska by całkowicie inaczej wyglądała, bo Towiański nie uczył jak wierzyć, ale uczył jak żyć. To pisał Zygmunt Szczesny Feliński, święty. A ksiądz Duński, który przeszedł na towianizm, powiedział, że gdyby ludzie wiedzieli, jak my, księża, żyjemy, to by nas pozabijali. Tak powiedział. Jest taka książka profesora Pigonia z epoki Mickiewicza, Studia i szkice. Poczytajmy to sobie. Gdyby ludzie wiedzieli, jakimi my jesteśmy, my, księża, to by nas pozabijali. Tak ksiądz Edward Duński powiedział. Bo wtedy nie było jeszcze internetu, oczywiście nie było możliwości dowiedzenia się tego, czego dzisiaj się ludzie mogą z łatwością dowiedzieć. I to w tej chwili właśnie eksploduje i to wróg wykorzystuje. Są ludzie, którzy wołają, dramatycznie wołają i to jest głos wołającego na puszczy. Ja się mogę nie zgadzać w różnych kwestiach z księdzem Natankiem, ale ten człowiek woła, krzyczy, dramatycznie krzyczy. Do kogo trafia? Ksiądz Piotr Glas. Wstawiłem jego jedną konferencję do mojego Facebooka. Proszę Państwa, polecam każdemu wystąpienia księdza Glasa. Ile tam dramatyzmu w tym wołaniu. To jest człowiek doświadczony, on wie, co mówi. Ja to samo od lat też mówię na kanale moim, na którym ten film się pojawi, na kanale Na Argumenty. Proszę Państwa, do ilu ludzi to trafia? Kanał Przybył TV ma 7140 subskrybentów. Kanał Na Argumenty ma 36 tysięcy subskrybentów. A ogląda nas ile? No, mnie ogląda na moim kanale Przybył TV 35 tysięcy ludzi w ciągu miesiąca. Do tylu gdzieś tam to dociera. A ilu tak do końca takiego filmu, taki film obejrzało i tego przesłania wysłuchało i tak dalej. Do ilu dociera głos księdza Natanka? Do ilu dociera głos księdza Glasa? Do ilu dociera głos innych ludzi, którzy mówią o takich rzeczach. Ludzie, trzeba wam wyjść z Matrixa, trzeba wam przyjść do Chrystusa, trzeba wam się uchwycić tego Chrystusa. Ludzie, wy nie macie pojęcia o tym. Bo ludzie nie mają pojęcia, na przykład, jaka moc, nieprawdopodobna moc jest ukryta w Eucharystii, ale to na inny raz. Ten temat poruszę całościowo. Ludzie, to jest coś niesamowitego. Oczywiście pojawią się prywatne uobjawienia, jak ja to nazywam, będą się starali pewni ludzie wyjaśnić, że rzekomo Pan Jezus im powiedział, albo Matka Boska, co tam się dzieje, co tam ten. Pan Jezus nie powiedział, bierzcie i rozważajcie, bierzcie i dyskutujcie, tylko bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. I uwaga, bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie z tego wszyscy. Wszyscy. Ja Państwa z tym zostawiam. Jeszcze będziemy mówili o tych sprawach. Jeszcze będziemy do tych spraw wracali. Nie opierajmy się na tradycyjnej polskiej pobożności, która jest pełna mitów, przekłamań, bajek różnych, prawda? Zacznijmy czytać Ewangelię, zacznijmy przejmować się Ewangelią,
Zacznijmy przejmować się nauką Jezusa Chrystusa. Zacznijmy poważnie traktować tę naukę. Zacznijmy poważnie traktować sakramenty. Kiedyś przed przystąpieniem do Komunii Świętej to ludzie się przygotowywali, starannie się przygotowywali. Tak. To nie było takie podejście, prawda? No, już nie mówię o tym podstawianiu rąk. Nie chcę w ogóle o tym mówić nawet. Mam na ten temat swoje zdanie. O, w szczegółach by się różniło od tych różnych wypowiedzi takich ludzi, którzy tam mówią o czarnych rękach, o tym, o tamtym. Nie, ja się w to nie wdaję. Natomiast to nie jest tak, jak ludzie myślą. Gdyby rzeczywiście ludzie przyjęli się poważnie nauką Jezusa i Ewangelią, to by Polska wyglądała dzisiaj zupełnie inaczej. Polacy by dokonywali zupełnie innych wyborów i to, w jakim stanie Polska się znajduje, jaka mentalność w Polsce króluje, to jest owocem, proszę Państwa, tego życia pseudoduchowego, które w Polsce ma miejsce, ale my chcemy, żeby, proszę Państwa, w Polsce naprawdę zakwitło życie duchowe, a wtedy i sama Polska rozkwitnie, czego sobie wszyscy chyba życzymy, prawda? Dobranoc.